Gościem Boxing News Dariusz Michalczewski, witam. Dzień dobry. Chciałem zapytać na początek, dlaczego zdecydował się pan pomagać Mateuszowi Masternakowi? Mateusz jest z Wrocławia, pan z Gdańska, wielu innych bokserów jest w Polsce. Dlaczego akurat Mateusz? Mateusz zgłosił się do mnie, zadzwonił do mnie z rok temu i poprosił o spotkanie. I spotkaliśmy się pół roku temu i rozmawialiśmy tam z 2 godziny. Po pierwszej rozmowie wspólnej powiedziałem mu, że musi zmienić trenera. Akurat no, myślę, że stało to się trochę później, ale może by zaoszczędził. Nie dlatego, że ten Dmitruk był zły, tylko ta atmosfera była zepsuta, tam nie było tej chemii między chłopakami. I to można wyczuć. To mam doświadczenie i też zmieniałem 3 razy w swojej karierze trenerów i wiem jak to osłabia. Jest między panem jakiś konflikt, a Andrzejem Dmitrukiem? No bo dzisiaj nawet na konferencji jakieś takie słowa padły. Czy to jest po prostu kwestia tego, że Mateusz nie dogadywał się z Andrzejem Dmitrukiem i powinno... Ja uważam go za dobrego trenera Dmitruka, tylko to nie dlatego mu powiedziałem, że ma zmienić trenera, nie dlatego, że nie lubię Andrzeja, bo to nie jest moja broszka, mnie to nie dotyczy, tylko tam nie ma. Andrzej jest dobrym trenerem, tylko nie było tej chemii z tego, co ja wywnioskowałem. Czyli teraz wszystko między Mateuszem a Piotrem Wilczewskim układa się jak najbardziej dobrze? Teraz jest nowe impulsy, no zobaczymy, sukces musi być. To układa się bardzo dobrze, no, z tego co Mateusz mówi, to jest super, że atmosfera jest świetna, że wygrał jedną walkę, wygrał drugą walkę, ale liczy się mistrzostwo świata, albo mistrzostwo co najmniej mistrzostwo Europy, a nie od gadania, od dobrej atmosfery mistrzem świata się nie zostaje. Trzeba to wygrać w ringu, trzeba to stworzyć, ale do tego, żeby być dobrym w ringu, żeby być dobrze przygotowany, psychicznie mocno nastawiony, potrzeba drużyny i potrzeba tą atmosferę. A był jakiś taki pomysł, żeby trenerem Mateusza został Fritz Dunek? Ja się w to nie wtrącałem, bo to zostawiłem Mateuszowi. Ja nie wtrącam się w Mateusza treningi, ani w Mateuszowi. Pewnie mówię mu, Mateusz, ja boksowałem tak, spróbuj tak, albo spróbuj inaczej, ale nie poprawiam go, bo lepiej, ja mówię, lepiej mieć jednego średniej klasy trenera niż 4 dobrych. Bo wtedy, bo 4 jest z trenerów, to jest 5 innych zdań, dlatego Mateusz ma świetnego trenera, wierzy mu, jest dobra atmosfera, fajnie się pracuje i to jest bardzo ważne. W sobotę Mateusz walczył w Danii, kilka słów o tym pojedynku. Dobra walka przed taką walką o tytuł, no ciężka walka, dobry przeciwnik, który potrafił to mocno przyjąć, że nie położył się wcześniej, także twardy chłop i Mateusz zebrał sporo doświadczenia. Praktycznie jest przesądzone, że kolejnym rywalem Mateusza będzie Ilunga Makabu. To dobra decyzja? Nie mam pojęcia, czy to jest dobra decyzja. Jak wygra, to będzie bardzo dobra decyzja. Tak? Ja nie jestem jasnowidzem dobrze, że tą walkę dostał. No, świetna sprawa. Dla mnie nie znam przeciwnika. Myślę, że Mateusz powinien boksować teraz jako facet, który ma ponad 30 chyba walk, który ma też już w tym wieku już trzeba zostać mistrzem świata. No, to jest ostatni gwizdek. Chciałbym jeszcze zapytać o pana codzienny dzień. Jak wygląda układ dnia? Czy jakieś treningi, czy tylko już sprawy bardziej biznesowe? Wstaję w poniedziałek o godzinie 8 i o 12 zaczyna weekend. Czyli... Ja biegam 4 razy w tygodniu po dyszkę, mam też fitness kluby, Tiger fitness kluby i jestem codziennie na siłowni. Nie lubię siłowni, ale biegam bardzo dużo, rozciągam się i tak to wygląda. No i oprócz tego się robi biznes, trzeba popracować, tylko że ja pracuję, mam swoje biuro w restauracji. Na Monte Cassino, restauracja Gianni i tam pracuję. Tam przyjmuję swoich też ludzi, dziennikarzy i do biznesu. Jakieś treningi takie bardziej typowo bokserskie, jakiś worek, te sprawy, czy już nic? Nie, ulało mi się, boks mi się ulał, ja kocham ten sport, trzymam kciuki za wszystkich naszych sportowców, apeluję do nich, bo mam swoją taką tą rubrykę w faktach i apeluję do tych zawodników naszych, do różnych i nie dochodzi nic, także przestanę chyba apelować, bo starałem się skrytykować często, żeby jakoś ktoś złapał puentę z tych moich wypowiedzi. Ale to widzę, że to się akurat nie ma szans. Czyli raczej jest brak takiego głodu typowo bokserskiego, żeby jeszcze coś tam potrenować i spróbować wyjść do ringu. Tak, ulało mi się. Boks mi się olał strasznie. Miałem 9 lat byłem mistrzem świata i te nerwy były tak duże, że kocham ten sport, ale nie, rękawice ubieram tylko do zdjęć. A chciałem zapytać, może
praca trenerska, może tym by pan chciał się zająć? Nie jestem dobrym pedagogiem. Czyli nic w tym temacie się nie zmieni? A promotorka może? Też nie. Nie. Wprawdy nie jestem jakimś tam, nie znam się na to, nie chcę mi się tego dotykać. Ja bym się znowu jakoś, tak jak się boję, żeby się zaangażować w Mateusza, bo znowu będę serce będzie mi biło, nerwy będą wielkie, a tego nie chciałem już mieć, o tak. Chyba to może jeszcze od innej strony, ostatnio temat polityczny stał się modny, Tomasz Adamek w Europarlamencie. Czy Dariusz Michaczewski też ma takie, możemy, zapędy? Nie, ja mam swoją politykę, ja robię swoją politykę i ja jestem, ja z politykiem nie zostanę i kibicuję naszym politykom. Niektórzy robią dobry kabaret. Ja mówię, to ci kabaretyści nasi powinni byli źli dla nich, że bo im kradną show. Kocham politykę, kocham Kawę na Ławę. To jest mój ulubiony program. Nie za wcześnie Tomasz Adamek wybrał się do polityki, no bo 37 lat, jeszcze coś tam w sporcie mógłby osiągnąć mimo wszystko. Ja myślę, że za wcześnie, czy niepotrzebnie może od razu do Europarlamentu, chociaż finansowo to się opłaca. Tak Andrzej Gołota powiedział, że mógł od wójta zacząć. No na przykład. No to nie głupie słowa od Andrzeja, tak. A czy jeszcze Tomasz Adamek ma szansę zostać mistrzem świata? Nie. Nie, bo Tomek jest rozkojarzony, Tomek już ma jedną nogą w polityce, czy może jednym krokiem, czy jakoś, nie wiem. No i trochę w boksie, na razie to się trochę rozmienił. No wątpię, że z tym nastawieniem psychicznym można się dostać mistrzem świata. Czy w wadze ciężkiej mam jakiś materiał na mistrza? Takim materiałem przez wielu był Artur Szpilka, no ale porażka z Bryantem Jenningsem, no chyba jednak pokazała, że to nie te progi. Nie, przede wszystkim Szpilka nie ma pokory w sobie, no to jest, nie ma, jak ktoś, no, o czym my rozmawiamy, jak taki facet krzyczy głośno i tak dalej, a później dostanie brzuch i ała robi, no to są jakieś kpiny, no dla mnie to musi nabrać pokory, ja tyle tych, co tych moich, mam ten taki swój felieton w faktach, tyle razy apelowałem do niego, nic nie zrozumiał, myślał tylko, że ja go obrażam i że mu zazdroszczę, nie wiadomo czego nawet, tak? Dlatego ja apeluję do tych chłopaków, tylko że oni tego nie potrafią zrozumieć, nie potrafią wyciągnąć wniosków, dlaczego ja tak mówię, po co ja tak mówię, pokory, brak pokory, szacunku i respektu. Nie tylko do silniejszych, do wszystkich ludzi respektu. Jak bez tego nie ma szans zostać człowiek, że odnieść sukcesy w jakiejkolwiek dziedzinie życia. Czy Artur Szpilka po tej barce w ogóle zrozumiał, że powinien zmienić swoje podejście? Bo gdzieś pojawił się wywiad, gdzie mówił, że nabrał pokory, że wszystko jest już w porządku, że rozumie, że szanuje, po czym pojawił się temat Krzysztofa Zimnocha, no i już ta pokora Artura Szpilki już odeszła, już tego nie było. No z tego, co on mówi, to nic nie pojął. Także on jest naprawdę ciężko odeszł do zrozumienia. No. Szkoda mi tego chłopaka, bo on ma potencjał, tylko że w boksie to nie jest tylko, żeby być agresywnym i gadać głupie rzeczy, no to jest to trzeba coś więcej. W tej chwili w Polsce boks amatorski kuleje, no jest naprawdę słabo. W boksie zawodowym też Grzegorz Proksa, wcześniej Mateusz Pasternak, Artur Szpilka zostali w jakiś sposób zweryfikowani i trochę zeszli niżej niż tam, gdzie mieli celować. Czy można zaryzykować stwierdzenie, że polski boks jest trochę na dnie? Ogólnie jest kryzys w boksie w światowym, także a my jesteśmy też nisko, także ja myślę, że musimy zacząć pracować, że wszyscy promotorzy powinni pracować na rybkiem. Powinniśmy stworzyć młodym ludziom, młodym dzieciakom na taki właśnie, fajnie było jakby takim Mateusz Masternak, jak Jonak, czy nawet tak Szpilka, czy jakiś tam inny jeszcze chłopak, osiągnęli jakiś tytuł, zdobyli jakiś tytuł i na tym bazować i na tym ściągać tych młodych dzieciaków do szkółek bokserskich, ale to jest ciężki temat. Tutaj kolega mi podpowiada, żebym zapytał, czy będzie pan głosował na Tomasza Adamka, ale to chyba nie ten region. Tak, to nie mój region rzeczywiście. No nie, no jeżeli my mamy, jeżeli to mogą nas prezentować w Europarlamencie, ja jestem osobą bardzo tolerancyjną. Ja mam też kolegów homoseksualistów, koleżanki lesbijki i moi koledzy nie całują. I nie mam żadnego problemu z tym. Niech się razem całują, mnie nie całują, koleżanki też mnie nie całują, bo nie lubią. Także nie mam żadnego problemu z tym. Ja jestem, być może Tomek chce sprezentować w Europarlamencie, tam też są różnego rodzaju ludzie, którzy też są homoseksualistami i tak dalej. Także Tomek od razu wystartował i się cofnął do tyłu. Także to jest ciężko, będzie wrócić na zero najpierw. Jeszcze jedno takie pytanie mi przyszło do głowy. Do boksu głodu już pan nie czuje. Taki modny kierunek, może jednak MMA, KSW? Coś było na rzeczy? Nie, no bo startują takie sprawne chłopaki, twarde, także ja już naprawdę ciężko było mnie zmotywować. Myślę, że już bólu mnie wytrzymał takiego.
Darek, a powiedz jeszcze, bo poglądy Tomka są trochę kontrowersyjne, to wiadomo. Nie uważasz, że on jakby tym startem w Europarlamencie może sobie zaprzepaścić to, co wywalczył u kibiców? No bo miał taką otoczkę, był taką personą bardzo szanowaną, tak? A teraz te jego kontrowersyjne poglądy mogą sprawić, że będzie głównym człowiekiem, którego wszyscy będą hejtować, jak to się popularnie teraz mówi. No tak, przede wszystkim, no jak się dostanie do Europarlamentu, to jedyne, co mu zostanie, to zgarnie przez 6 lat te 3 bańki, 5 baniek tam, czy 6 baniek, także to jedyne, co z tego będzie. No postawił bardzo wszystko na jedną szalę, także jestem załamany z tego powodu, że Tomek tak zaryzykował i tak to wszystko, tak wszystkim zaryzykował. No ja myślę, że ludzie, co go kochają, będą, co go nienawidzą, a teraz jako sportowiec był naprawdę przede wszystkim kochany. Ty nie miałeś propozycji żadnej do Europarlamentu w ogóle, no bo masz znaną twarz, jesteś na emeryturze dłuższy czas, nie było takich propozycji, nie myślałeś o tym, a może by sobie fajnie było wygodnie w fotelu, nawet poselskim, koło innych sportowców, bo tych sportowców było i jest nadal od groma w parlamencie, żeby sobie usiąść spokojnie i tak naprawdę tylko i wyłącznie podnosić rękę przy głosowaniu. Ogólnie kabaret na żywo bym sobie obejrzał, no ale jednak wolę przed telewizorem. Dziękuję bardzo za rozmowę.